No, to jest to. Cisza, spokój. Słyszę śpiew ptaków. Słyszę potok gdzieś w oddali. Zero ruchu powietrza, nic nie buja moim namiotem. Czuję się bezpiecznie. Ale spałem jak zabity. Prawie 9, prawie 11 godzin. Wow. No, w takich warunkach to można spać pod namiotem. No, ale te odgłosy lasu to jest coś pięknego po prostu. Biorę się za zrobienie kawy. Potem będę coś jadł. Sprawdzę prognozy na dziś, w które nie do końca będę wierzyć, ale mniej więcej będą jakimś punktem odniesienia. I sobie ułożę jakiś plan na dzisiaj. No ja już się spakowałem. Miejsce zostawiam w prawie nienaruszonym stanie. No trawa lekko się przyklepała, ale powstanie. Pomijam wszystkie grzyby po drodze. Tu. Nie no, jest ich naprawdę dużo. Trzeba uważać, żeby w nie wdepnąć. Uświadomiłem sobie właśnie przed chwilą, że obchodzę mały jubileusz. Dzisiaj jest 10 sierpień, a 10 lipca wyjechałem od siebie, czyli równy miesiąc. Jak sobie policzyłem, to jest 32 dzień tutaj na północy, no, wliczając też podróż w to, więc wow, już trochę długo. Nawet muszę teraz się zastanowić grubo, jak to było na początku, od czego zacząłem, gdzie na początku byłem, ale to szybko przychodzi i te emocje zaraz się człowiekowi przypominają. I nawet jak wczoraj tu się kręciłem, szukając noclegu, jeżdżąc po E6 drodze, to jest droga i fragment też, którym jechałem na północ. Jak jechałem na północ, to tutaj padał deszcz wtedy i przypomniały mi się właśnie wtedy te emocje, jakie mi towarzyszyły. Taka ciekawość, niepewność, ekscytacja, nerwowość też ze względu na to, że nie wiedziałem, co mnie czeka dokładnie, ile tu będę. Nie no, cała masa emocji, głównie, no większość, wszystkie praktycznie pozytywne i właśnie chęć spróbowania czegoś nowego, bo jeszcze tu nigdy nie byłem. No super, super, naprawdę. No a dzisiaj kładka, muszę uważać, żeby się nie ślizgnąć. No a dzisiaj praktycznie chyba ostatni wypad w góry. No i potem, no zobaczę, jeszcze u mnie różnie wszystko bywa. Jeszcze wszystko zmienia. Jest takie płynne. No ale no ma być dzisiaj ciepło, bez wietrzu. Znaczy no jakiś tam mały wiatrek. Hmm. 20 stopni ma być. Tak. A góra, na którą się wybieram, ma ponad 1500 metrów wysokości, więc na koniec wyzwanie. Nie wiem, czy podołam też. Tu już za chwilę mam parking. Tu mam potok też. Pakuję się do auta. Jadę, wypiję chyba jeszcze jakąś kawę po drodze. Założę soczewki gdzieś na stacji. I będę atakować. Szczyt. Trochę się te chmury tu bełtają. mając życie, coś z tego będzie, bo tu widzę, że może coś z tego być. No tak jest. Norwegia. Woda. Jestem gotów do drogi. Jest 13:25. Jestem na parkingu przy centrum Parku Narodowego. Nie mogę się wysłowić. Przy centrum Parku Narodowego. Stąd zaczyna się szlak. Zjadłem na szybkości jakieś niezdrowe jedzenie, aby tylko kalorii było dużo. No i ruszam muszę sobie wystartować trening. Dobra, przede mną jakieś 10,5 km pokazuje tabliczka. Tu jest właśnie to centrum. Tu jest jakaś galeria sztuki. Jakieś tam, nie wiem, czy muzeum, czy coś. Nie interesują mnie takie rzeczy, szczerze powiedziawszy. Mnie interesuje bardziej coś stworzone przez naturę niż odtworzone przez człowieka. O, tak, 10,5 km Suwotpin. Ciekawe, ile mi czasu z tym zejdzie. Znowu się tam wewtają chmury góry. No nie wierzę. Dzisiaj mniej wieje. Jest delikatny wiatrek, ale mniej, nie wiem, jest, myślę, że 20 stopni. Nie spojrzałem na komputer. Myślę, że około 20 stopni będzie. Ale ten most się strasznie gibie. A, bo on jest zawieszony na linię. Trzeba się skupić, żeby równowagę utrzymać, bo buja. Ta woda jakaś strasznie taka zamulona. Zielona, nie wiem dlaczego. To jest taka wysepka. I tu dalej potok. Nie wiem, czemu potok ma zielony kolor, ta woda. O, tu się jeszcze bardziej buja. Trzeba iść jakby amortyzując nogami, żeby za bardzo nie uderzać ciężarem, bo się jeszcze bardziej rozbujowywuje. Gdzie idę? Prosto. Tu mówię, uliczka. Dowód na to, że mam iść prosto. Ale tutaj w tym miejscu teraz czuję się jak w rodzinnych stronach. Przez takie tereny właśnie bardzo dużo rowerem jeździłem. Jakieś tam okolice Smarzewic, powiedzmy, nie wiem, czy ktokolwiek będzie kojarzył z tych, co oglądają. Także tutaj czuję się jakby rowerowo w domu, bo to są takie tereny, no naprawdę masę kilometrów. Przejechałem przez taki las i mniej więcej taką właśnie ścieżynę fajną, szeroką. Aż wspomnienia wracają. Jak będę w Polsce, muszę się udać. Nie, ja mam rower górski tutaj. Rany boskie, już zapomniał. No dobra, jak wrócę, to muszę iść na rower. Zapomniałem o góralu. Przekrętną szosą jeżdżę. No nic. Dobrze, że sobie skojarzyłem. Teraz będę wiedział, że mam iść do lasu na rower. No już po chwili ścieżka skręciła, czy droga prowadziła dalej, ale szlak, którym idę, nakazał skręcić, odbić w prawo. No tu już człowiek sobie przypomniał, że jest w górach, a nie na płaszczyznach i nizinach. Jakaś nieładna chmura, ale mam nadzieję, łudzę się, że może pójdzie bokiem po tych górach obok. Nie chcę tutaj, idź sobie. No właśnie, tak idę, tak patrzę na te drzewa, mówię, wow! I zacząłem się zastanawiać, czemu ja tak podziwiam sosny, bo już dawno nie widziałem pełnowymiarowej, wysokiej sosny. Tam dotychczas, gdzie byłem, to wszystko karłowate. No tu w końcu wielkie, wysokie drzewa. Wow! No teraz to chyba będzie już tylko teraz trudniej. 34 minuty za mną, 2,5 km, wysokość 340, a startowałem coś około 120-130, więc 200 metrów z hakiem już jestem wyżej, ale ciepło. Nie dość, że trzeba uważać na przewracające się drzewa, jeszcze trzeba uważać na spadające głazy. Tu się robi niebezpiecznie. Można się przekimać. Jakaś tam jest opcja. Nie wiem, czy pewnie trzeba wykupić sobie pakiet. Chociaż też tam było napisane, że open. Nie wiem, czy otwarte w sensie, że czynne, czy otwarte dla wszystkich. No nie wiem, mam nadzieję, że nie będę zmuszony się o tym przekonywać. Generalnie nie wziąłem czołówki, ale to jest sygnał, że muszę zdążyć przed zmrokiem dzisiaj. Albo właśnie będę z powrotem. Oby nie, oby nie. Ale bycza góra. Generalnie tego szlaku, którym teraz idę, który idzie oficjalnie od centrum Parku Narodowego, jest oznaczony tabliczkami szlakowskazami, kolorami na drzewach. Oczywiście nie ma na mapie w aplikacji, której używam, tej najbardziej popularnej, najbardziej oficjalnej. I teraz się zastanawiam, dlaczego jej nie ma i do kogo w ogóle ta aplikacja jest skierowana. Chyba najwyższy czas po prostu poszukać czegoś, jakiegoś zamiennika, bo no jest niepewna. Już kilka razy mnie wpuściła w maliny, jak to się mówi kolokwialnie. A tą trasę tutaj po części w pewnym stopniu z przypadku wyczaiłem, bo Strava ma jakby taką funkcję, że ktoś jak odpala trening, czy to w zegarku właśnie, czy w telefonie, gdziekolwiek, no to jego ślad jest rejestrowany w aplikacji i zostaje jakby na mapie. I ja, przeglądając sobie mapę, bo mi jest wygodniej inne mapy przeglądać niż właśnie mapę w tej aplikacji norweskiej. No, ta aplikacja jest całkiem do bani. Przeglądając mapę właśnie wysokości, poziomice i tak dalej, patrzę, że tutaj jest po prostu szlak często uczęszczany, bo wiele śladów tu zostało. No i stąd pomysł właśnie na tę górę. No, a ta apka, no to chyba będzie najwyższy czas powiedzieć jej adebra. Przy samej ścieżce, ale bydle. Trochę robaczywy. Jakby to powiedział Przemek, ale kapeć. Jestem na 675 metrach i tu już się kończą takie bujne rośliny i tutaj już zawiewa, bo nie ma co osłaniać od wiatru. 4,4 km dopiero, czyli jeszcze jakieś 6 przede mną. Że pojadłem tej pizzy. Teraz mam energię. Trochę tu wieje, dlatego trochę się tu schowałem za skałą. Niedużą, a jednak mam mokre plecy. Tym zimniej. Już tego żeśmy się nauczyli na poprzednich lekcjach. Jednak muszę założyć czapę na kolejny spust, bo tutaj dmie. Już mi raz czapkę zrzuciło. Ale mi teraz ściska łepetynę. Na razie jeszcze nie jem. Jest zdrowe żarcie, mnie póki co trzyma jeszcze. Zastanawiam się, czemu takie białe te kamienie są. Tych woli, czy ma jakiś zasób, czy tyle minerałów. Ja nalałem sobie do butelki, mam nadzieję, że tam nie ma nic, co mnie zabije. Chyba nie. Chmury idą coś bokiem na szczęście. A ja cały czas w słońcu. Juhu. Sobie też iść. Zrobię im zdjęcie. Może pójdą. Z tyłu jeszcze więcej. Otoczyły mnie. Dobra. Ja sobie idę, bo one mnie spychają z drogi. Jeszcze więcej. Ale może myślą, że właściciel przyszedł i przyniósł jakieś jedzenie albo coś. Gospodarz, w sensie, nie wiem jak to się mówi, na posiadacza owiec, baca, o, no ja jestem baca, ale nie jestem jakby pasaczem, czy paserem, nie jestem paserem owiec. Jakie widoki. Wszystkie owce do mnie idą, ja nie. One chyba wiedzą, że ja baca. Ale ja nie mam czasu. Muszę wykorzystać, póki jest słońce i nie wieje. I idę na górę. Jakie tam jest lodowisko. Ja pierdziu. Nic, tylko brać łyżwy. Łyżwy, ale też przy okazji plecak ze spadochronem. Jak chce się tam popróbować i pojeździć. Owce zostały w dole. Ja jestem coraz wyżej. Jak mam tam dojść? A gdzie? Na górę. No to idź na górę. To jest Norwegia, no nie ma. Może niżej są takie ścieżki jakieś konkretne, ale im wyżej, tym coraz mniej. Tutaj coś widzę fajnie, można się przyczaić. O, tu sobie zjem kanapkę. Tu będzie zacisznie. Piękna ściana. No śliczna po prostu. A tam się u góry kurzy. Jest i śnieg. Dwie godziny 22 minuty 23. Jestem na ponad 1100 metrów. Jeszcze za jakieś 3 km, jakieś 400 metrów w górę. No a zrobię sobie tu przerwę, bo tu jest tak zacisznie. To trochę zbiorę siły, napiję się, zjem i będę atakować szczyt. Mam nadzieję, że pogoda mi się nie popsuje. Pojadłem rodzynek, zjadłem kanapkę, czekoladę, ale kurde, jak się tak siądzie, to się od razu tak zimno robi. Już miałem kurtkę wyciągać, ale pomyślałem sobie, dobra, już idziesz w ruch, zaraz się ciepło z powrotem zrobi. Nie wiem, gdzie mam iść. Czyli wiem, gdzie mam wejść, ale nie wiem, którędy tam najłatwiej dojść. Tu jest dość easy podejście, ale nie wiem, jak jest z tamtej strony, bo nie widzę, żeby jakiegoś tam urwiska nie było. To jest właśnie to w górach, że nigdy nie wiesz, co cię czeka za górką. Zaraz się dowiem i przekonam. Nie wiem, nawet nie tyle mocno, co zimny ten wiatr. Już tam mamy problem. Muszę jakąś skałę znaleźć, by się schować za nią. Widzę jakieś głazy. Jest cień nadziei dla mnie. To jest naprawdę piękna ściana, śliczna, ale coś tam za nią jest nieładnego. No, bym miał szczęście tym razem. Ostatnio szczęście mi tak średnio dopisywało, jeśli chodzi o wiatry i deszcze, i przejrzystości, i prom też mi gdzieś tam odpłynął. Liczę teraz, że szczęście uśmiechnie się do mnie i wróci w końcu z powrotem. Słońce, wracaj! Widziałem jakieś ślady butów, to znaczy, tędy szły jakieś człowieki. Trzeba na nich uważać. Jest ciekawa miejsce, w którym się trochę schować przed wiatrem, żeby się trochę schować przed wiatrem. Ja zakładam kurtkę, rękawiczki, to już nie ma żartów, to już nie ma to. Znacznie lepiej. Mam rękawiczki. przestało trochę wiać, bo mnie osłania zbocze. Zdjąłem rękawiczki, ale kurtki na razie nie ściągam. Znalazłem taką ścieżynę. Ktoś tędy szedł, więc będę się starał podążać, bo miałem małą zagwozdkę, którędy tam wejść. Wiem, gdzie trzeba wejść, ale właśnie opcja, którędy jest najprościej, albo w ogóle możliwe dla takiego amatora jak ja. Ale skoro jest ścieżna, no to idę za nią. Jakieś złote kamienie. Już w ogóle złoto. Ludzie, tu są skarby. Tu są góry, widoki i inne skarby. Czy to? A wtedy można mieć pewność, że ktoś tędy szedł niejednokrotnie. To jest jedna z pewniejszych opcji. Ale fajnie, że słońce wyszło. A, żebym tylko zdążył w ogóle. Strasznie stromo tu od tej strony. Nie wiem, czy tu się w ogóle da wejść. Czy nie trzeba gdzieś, kurczę, obejść tego jeziora. Ale to będzie czasowo znowu chyba dłużej. Podejdę bliżej obczaje. Mapę, posiłkując się, co tam ona zawiera, no i patrząc po poziomicach, po terenie i po tym, jak ludzie zostawili ślady i szli generalnie, to bardziej ekonomicznie jest iść naokoło. To jest trochę dłuższy dystans do pokonania, ale na pewno się mniej energii straci i to też trzeba wziąć pod uwagę. Oczywiście tutaj to też kosztuje energię, a potem jeszcze trzeba zejść przecież. Także ja już jestem 3 godziny 20 minut, jestem na wysokości 1300 metrów teraz, czyli zostało mi do góry 260, no więc jeszcze kawałek jest, no a potem jeszcze zejście. A godzina jest... Właśnie ciekawe, która godzina, w ogóle nie kontroluję czasu dzisiaj. Za 10:05, więc już jest dość późnawo. No także idę naokoło. Jest! Moim oczom stanął w końcu cel mojej wycieczki. Nareszcie go widzę. Jest już blisko. W zasięgu ręki. Się coś kurzyć tutaj. Spotkałem Norwega, który schodził, zbiegał z góry. Starszy gościu. Jeśli chodzi o wiek, to myślę, że śmiało być moim ojcem. Ale formę skubany miał. Dobrą. Kurczę, idą chmury. Niedobrze. Może przejdą. Trochę się budzę, że tam jej. Wiatr. ślizgawka. O, nie chciałbym się na takiej ślizgnąć. Nie. Nawet ze spadochronem. To jest sport ekstremalny, nie dla mnie. Ja będę po na kilkórki i te sprawy. Tak szybko nie lubię się pływać. Jakieś miękkie gliny pod nogami. O, już jestem blisko. Dostałem taki przyczółek. Schowałem się przed wiatrem, żeby założyć kurtkę, bo wiem, że za chwilę będę na górze i tam trochę zdjęć będę chciał zrobić, czy tam nagrać, więc stanę i moment mnie przewieje. Moment mi się zimno zrobi. Czasem tak patrzę na tą skałę, nie wiem co to jest za skała, co to jest za rodzaj kamienia, ale ona jest poddana jakiejś erozji i normalnie nie chcę tutaj pokazywać i ją jakby bardzo wyszczergać, ale tu tak jak spróchniałe drewno po prostu to wszystko odpada. Rozpada się po prostu w rękach. Nie wiem, geologię miałem dawno, więc nie pamiętam. A poza tym tu są wszędzie, no właśnie nie pamiętam z geologii, czy to iły, pyły, gliny, nie wiem, coś takiego. I dobrze, że ten gościu tu szedł niedawno, to są jeszcze ślady. Bo ja widzę, że po prostu tu jak tylko przeschnie trochę ten grunt, to wiatr momentalnie zaciera ślad i nie wiadomo gdzie, kto, kiedy, którędy szedł. Więc fajnie, ja tego gościa ślady widzę i widzę, którędy szedł, którędy schodził. Więc mam trop. A już jestem prawie na samej górze, więc spoko. Szkoda, że tamtą dużą górę z mojej prawej zakryły chmury, bo świetnie wyglądała. No ale cóż, trudno. Nie ma co narzekać. Jest i tak zarobiście. gdzieś zostały moje lofoty i senia. Daleko, daleko. Tysiąc 561 metrów nad poziomem morza, 4 godziny z hakiem, równie tu trochę zdjęć robiłem, nagrywałem, 11 km, ale się teraz zachmurzyło, ale kurzy. Chyba czas się zawijać, bo idą jakieś chmury. Mleko. Słaba widoczność. Uciekam na dół. Można będzie mniej wiać. To jakoś sobie drugą przerwę zrobię. Ale miałem farta. Ja pierdykam. Teraz się już totalnie chmurzy. Gdzieś tam słońce się przebija, o. Ale to idą kolejne fale tych chmur. Ja nie wiem, czy jakbym dotarł później, czy wcześniej, to bym coś widział. Nie no, ja jestem mega szczęśliwy, że akurat była taka dziura. No, długo tam nie zabawiłem. Jakieś 15 minut może. Ale wystarczyło. W tym momencie po prawej stronie mi się zrobił tak piękny widok. Odsłoniły się chmury, które wcześniej zasłaniały szczyt, którego nawet nie widziałem. I ja szybko za kamerę wciskam nagrywaj, ale ona nawet nie zdążyła uruchomić tych wszystkich, zatrybić rzeczy i włączyć nagrywania. I zaczęło nagrywać, kiedy już było biało, więc... No nic, trudno, no, może innym razem, ale to widziałem przynajmniej, więc spoko. A tak szczerze powiedziawszy, to chyba nie zrobiłem ani jednego zdjęcia, bo tak zacząłem z tą kamerą biegać, że później jak mówię, że robiłem zdjęcia, to sobie przypomniałem, że właśnie nie robiłem zdjęć, ja tylko biegałem i nagrywałem. A trudno. Facebook nie musi wszystkiego wiedzieć i widzieć. narzekać na brak szczęścia. Tam jest cały czas zachmurzone w góry. Zachmurzone i zimno się bardzo zrobiło, więc dzisiaj mamy szczęście. Czy tak robić? Nie wiem, czy to zaraz przejdzie, czy z tego się zrobi coś większego, ale mam coś niedobre przeczucia. Zobaczymy. To jest góra, czy tam właśnie deszcz pada. Ciężko określić się. Muszę pomagać, czy powiat wieje w tamtą stronę. Żeby się nie zakotwiczyć na chwilę i nie poczekać, aż to zwieje gdzieś na bok. Ale chyba nie ma takiej potrzeby. Ciekawe. Jakaś dylatacja. Ktoś tu wcisnął piankę montażową między tą skałę chyba po prostu. Tak, nie wiem, tak to wygląda, ale ciekawe jak te skały powstawały i co to w ogóle jest. Skąd te kamienie tutaj przybyły gdzieś z góry, no, na pewno nie powstały tu na miejscu. Wszystkie owce, wszystkie do mnie lecą, ja nic nie mam, ja tylko mam kamerę w ręku i nic więcej. Wszystkie podchodzą, ciekawe jakby coś mi oddać czy poczęstować, co im jest, że wiedzą, że ja to swój człowiek. cały czas, że to jest deszcz, a nie chmury. No nie wiem, jak mnie złapie po drodze, to będę wiedział. Zaglądam pod skałę, a tu taki stołeczek. I myślę sobie, trochę kapie, trochę nie kapie. Trochę zawiewa, ale zawiewa z tamtej strony właśnie, więc tu jestem osłonięty. Super miejscówka. Właśnie, żeby sobie tak przycupnąć i coś właśnie muszę zjeść, bo już mi się jeść chce dość mocno. A jeszcze jest spory kawałek na dół. No i potem to nawet słońce się przebiło w jednym miejscu. Jest taki placek słońca. Nie wiem, czy widać szczyty tam? Tam. No jeszcze mam spory kawałek do zejścia na dół, bo ja jestem teraz na wysokości prawie 700 metrów. Więc mam 500 jakieś 80. Dobrze mówię? 500. No, 570. 560 metrów na dół muszę zejść. Tak jak mówię, chce mi się już jeść. Coś tu pokapuje, ale suche jakby głazy, więc to co wcześniej widziałem, to chyba raczej nie był deszcz. Bo by wszystko było mokre. A deszcz chyba przyszedł gdzieś tutaj z boku. Teraz chyba nie kropi. No ale fakt faktem, tu jest fajnie. Wygodnie się siedzi na kamieniu. Więc sobie coś zjem. Wcześniej zrobiłem ultra szybką przerwę. Wypiłem takie miałem smoothie. Jabłkowo-bananowo-truskawkowe. Pycha było. Przegryzłem czekoladę i rodzynki i w drogę. Bo tam zimno wiało. Ale tutaj chwilę posiedzę. Tym bardziej, że ładne mam góry przed sobą i widoki. Chmury różne, różniste. Ładne kolory nawet tam na zachodzie. Ja tu sobie siedzę, jem, patrzę, a wraca ten Norweg. Dwóch w sumie, których miałem. Jeden spotkałem go niżej, on jakiś fotograf robił zdjęcia jakichś roślinek. Ja tam się na tych roślinkach nie znam, więc nie wiem co on dokładnie tam zobaczył. Co odkrył, że aż godne było sfotografowania. No i tego drugiego, którego spotkałem już na samym podejściu. Dopiero schodzili. No i właśnie zagadali, że zagadał ten, którego spotkałem wyżej, że właśnie dość długo, dużo czasu więcej spędził ode mnie tam na górze, że nie na samym szczycie, ale generalnie wyżej. Nie wiem, gdzie oni byli, że ja ich nie widziałem. Gdzieś musieli zejść ze szlaku, bądź w bok gdzieś, nie wiem. No, ale miłe spotkanie. A tu kolory po prostu wow. Szkoda, że tam są chmury na tym wyższym szczycie, tam z tyłu. Albo może tu poczekam, aż te chmury zejdą. Bo jakby teraz słońce oświeciło to zbocze, ten szczyt i ten śnieg na tych szczytach. O, i te chmury, bo to by mogło ładnie wyglądać. Na razie jem kanapkę. Nie wiem, czy tu jest tak ciepło, czy po prostu mnie tam na górze przewiało i po zejściu tutaj niżej. Jestem na 290 metrach. To jest po prostu takie wrażenie, że jest ciepło po tym, jak mnie przewiało. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie mam jak sprawdzić nawet. Jak będę przy samochodzie, to obczaję. Tu jest sucho, czyli no nie padało. To, co mi się wydawało, że to był deszcz, to najwidoczniej były chmury. Aczkolwiek teraz mi coś kilka kropel gdzieś spadło. Poczułem na rękach o teraz. Więc mam nadzieję, że nie doleje mnie przed samym autem, bo to by było trochę żałosne. No nic, do auta mam już niedaleko w sumie. Myślę, że za jakieś 10 minut powinienem dotrzeć mniej więcej. Kurczę, tam jest parking. Właśnie coś na mapie mi pokazywało, ale nie widzę. Jakoś nie mogłem się doszukać. Teraz patrzę, jest tabliczka, że jest na legalu parking. Ja patrzę, namiot, samochód, jakiś taki mały van, busik stoi. No dobra, no nie będę nagrywał ludzi, może nie chcą, nie mają ochoty, już nie życzę sobie. I włączyłem kamerę. Ja patrzę, to ci dwaj goście, których mijałem już wcześniej kilka razy. Nie wiem, czy oni tylko tak chwilowo, czy będą tam nocować faktycznie, czy takie ziomki, czy poznali się przypadkiem, nie mam pojęcia. A tak wcześniej sobie myślałem, że całkiem spoko ten las. Podoba mi się nawet, zacząłem się zastanawiać, czy by się tu nie przenocować, ale tu może być dużo ludzi, bo to jest takie popularne miejsce. I to centrum, i ta galeria. I tu rano spotkałem rodzinkę, która gdzieś tu wyszła na spacer. Więc myślę sobie, no chyba nie. Może gdzieś tu ludzie z psami będą chodzić. Jakieś dźwięki, hałasy. Ja wolę takie dzikie, jakieś ustronne w ogóle miejsca, odklejone od rzeczywistości. Gdzie ludziom do głowy nie przychodzi, żeby się rozbijać w takim miejscu. Mamy dużo grzybów. No, takie miejscówki lubię. Co jest? Godzina, która... Nie chce mi się przełączać ekranu na zegarze, bo ustawiłem sobie taki, który mi pokazuje kilka rzeczy, które mnie interesują. Jest to 1:38. No jeszcze za jakieś 10 minut do auta. Bo już jestem tu praktycznie na poziomie 132, to już jest chyba ten poziom, z którego mniej więcej ruszyłem. Jeszcze przejdę przez te mostki nad potoczkiem. I potem tylko parę zakrętasów i będzie parking. Wcześniej to było fajne, gdzieś tak właśnie człowiek się przemieszczał nawet w późnych porach, ale to słońce nawet jak się schowało gdzieś za górę, powiedzmy, to jeszcze było widno. Te ładne kolory gdzieś naokoło. Jeszcze wszystko było takie przyjemne i jak patrzę w tym kierunku zachodu, to te chmury takie ładne, kolory fantastyczne. A jak patrzę w drugą stronę, tam na wschód, tam jest ciemno, szaro. Chmury, ponuro i ja tam jadę mniej więcej wschód, południe. Kusi mnie, żeby tu zostać. Zaraz wsiądę do auta i pomyślę chwilę, zerknę w mapę tylko. Dochodzę do parkingu, widzę 3 osobówki, 2 kampery, czyli raczej nie będzie za dużo, ale no, moja góra, w końcu widać jej szczyt. dopiero teraz i to z tej wysokości. A tu jest napisane zakaz kempingu. Nie wiem, czy to się odnosi tylko tutaj do okolicy centrum. Tego parku, czy w ogóle do parku. A dobra, już nie chce mi się ryzykować, kombinować. Jest jeszcze w miarę, i tam podjadę kawałek. Jeszcze zerknę w mapę i podjadę kawałek. Pewnie będziecie się śmiać. Pewnie całkiem słusznie. Przed chwilą tędy szedłem. Wracałem ze szlaku, a teraz tutaj się rozbiłem. No nic, no poszedłem na łatwiznę. Przyznaję się bez bicia. Zmęczony jestem, nie chce mi się jeździć i szukać teraz jakiegoś miejsca. A ci goście mnie zainspirowali. Jeszcze doczytałem w internecie, czy można spać w Parku Narodowym. Można. Jeszcze dopytałem gości, trochę się śmiali, właśnie czy mogę się tu przekimać, oni też tu śpią, więc nieduże odległości od siebie śpimy razem albo osobno. No a ja mam auto po prostu na wyciągnięcie ręki prawie, że tak blisko, to jeszcze nie spałem. Komary mnie atakują. Dobra, wbijam do środka.